Najczęstszą przyczyną wśród przyczyn umieralności są choroby układu sercowo-naczyniowego, a wśród nich choroby, znaczy miażdżyca naczyń wieńcowych, która powoduje głównie chorobę wieńcową, która powoduje około 50% zgonów w tej grupie chorych. Miażdżycę można próbować ograniczać poprzez modyfikację czynników ryzyka choroby wieńcowej. Najprościej można to sformułować w ten sposób, żeby ruszać się w miarę możliwości, czyli unikać siedzącego trybu życia, czyli uciekajmy na własnych nogach przed zawałem serca. Na drugim miejscu trzeba się zdrowo odżywiać, czyli stosować bogatą w produkty roślinne, nieprzetworzoną dietę z najmniejszą ilością cukrów prostych. Pilnować wagi ciała. Otyłość jest naszym przekleństwem. 50% wśród populacji europejskiej to ludzie z nadwagą i otyłością. Dbajmy o wagę serca i dążmy do wagi optymalnej, należnej. Po czwarte, nie palmy tytoniu. Unikajmy tego za wszelką cenę. Kontrolujmy regularnie ciśnienie tętnicze, cholesterol i cukier. To są trzy najprostsze badania, które możemy zrobić, a które decydują o trzech najważniejszych czynnikach, o nadciśnieniu, o hipercholesterolemii i cukrzycy. Kolejnym czynnikiem, zrezygnujmy z picia alkoholu. Nadmierne spożywanie alkoholu powoduje wzrost zachorowalności. Jeżeli lubimy alkohol, pijmy wino, zwłaszcza czerwone, w niewielkich ilościach. I ostatnie to walczmy ze stresem, bo stres nas zabija w każdym momencie i jest to trudne oczywiście, ale w miarę możliwości powinniśmy z tym stresem walczyć. Odpoczywajmy czynnie, uciekajmy od tego stresu. I można powiedzieć, że te interwencje, te czynniki ryzyka mogą spowodować na każdym etapie poprawę rokowania i zmniejszenie śmiertelności. Także żyjmy zdrowo, a poprzez to żyjmy dłużej.